Badabum. I wracamy do prosto z kadru i witamy się z naszym dzisiejszym gościem, Aleksandrem Gniotem. Halo, halo, Olku. No, cześć, słyszę was, witam wszystkich. Świetnie. Słuchajcie, drodzy nasi tutaj słuchacze, taka informacja, ponieważ tak jak wspominaliśmy tydzień temu i przypomnieliśmy dzisiaj, za tydzień w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu kolejna impreza komiksowa, kolejna odsłona Comics Wars i właśnie tutaj nasz gość Aleksander Gniot jest głównodowodzącym tej imprezy. Przed chwilą rzuciliśmy posta na Facebooku, gdzie możecie też, jeśli macie oczywiście ochotę, zadać pytanie Olkowi. I teraz w sumie takie podstawowe pytanie. Dla kogo jest ta impreza skierowana? Jest to impreza jest skierowana do wszystkich. Może brzmi to banalnie, ale tak jest. Czyli pewnie, czy jesteś starym wygórzałem fanem komiksu, czy jesteś świeżakiem, czy po prostu chcesz przyjść zobaczyć cosplayerów i postacie z Star Wars. Przychodzisz, impreza jest wolna, bo darmowa, to jest bardzo ważne. No i tyle. Ona promuje z jednej strony komiks, a z drugiej strony otwartą niedawno w Poznaniu, bo we wrześniu, czytelnię z komiksami. 10 tysięcy komiksów czeka na każdego, kto chce przyjść i poniesie. Rozumiem, że czytelnia będzie na imprezie dostępna dla każdego. Oczywiście, nie może być inaczej. No, po to też jest, żeby ludzie przychodzili i z niej korzystali, na nią patrzeli i dzielili się później tym wszystkim z innymi. No, zależy nam na tym, żeby to dzieło, które powstawało tam kilka lat, popularyzować, bo jest okazja. No i musi teraz, już tak powiem, musicie wy, pani komiksu, udowodnić, że warto było to zrobić i korzystajcie jak najwięcej. Fajnie, fajnie. A tak jeszcze trzymając się dosłownie chwili jeszcze tej czytelni, w jaki sposób można z niej korzystać na co dzień? Bo rozumiem, że ona nie jest zamknięta i nie jest tylko otwarta na imprezach komiksowych. Oczywiście, że tak. Tak było dotychczas. Natomiast od 17 września, od dnia Batmana, który się tam odbywał, czytelnia jest od poniedziałku do piątku do godziny 22, więc w takich bardzo fajnych godzinach, od 10 do 22. W soboty i w niedzielę w ograniczonych godzinach, czyli 10-17 sobota, w niedzielę do godziny 13, ale jest dostępna nie tylko dla studentów, każdy z ulicy może przyjść, się zapisać i korzystać. A to jest tak, że jak ktoś przyjdzie, będzie chciał skorzystać, to musi obowiązkowo umyć ręce? Nie, no oczywiście musi założyć rękawiczki higieniczne. Żeby śladów czasem nie zostawić. No, to dobrze. Taką czytelnię to ja rozumiem. No. To jest chyba pierwszy raz, bo na Comics Wars i w sumie innych imprezach w bibliotece zawsze było dużo gości, ale teraz mam wrażenie, że teraz jest ich chyba najwięcej, jak do tej pory przynajmniej ja mam takie wrażenie, ponieważ jest osobna sala, gdzie będą przez całą imprezę odbywać się spotkania z autorami. Kogoż tam uświadczymy? Dokładnie tak i nawet jest ich tylu, że się nawet nie zmieścili w jednej sali, więc jeden wykład. Znaczy wykład, spotkanie autorskie ze Spalami i Damami jest przesunięty do sali wyżej. A oprócz panów, których wymieniłem wcześniej, bo Spal i Dam wydali swój autorski komiks, niedawno będą go sprzedawać, promować i o nim opowiadać. A oprócz nich będzie Kuba Ryszkiewicz od komiksu Nie Przebacza, on się teraz też przymierzają do wydania kolejnej części. Aha. Będzie Filip Myszkowski, który wydał niedawno Bez Bóla i że z tej racji, że jest poznaniakiem, zgodził się przyjść tutaj i jakoś tam na nowo w ten świat komiksowy wsiąknąć, bo ostatnio się malowaniu mocno poświęca. No ważna postać, kultowa, Krzysztof Owedek, czyli Prosiak. Nie było wiadomo do końca, czy będzie, ale okazało się, że tak. Więc bardzo się cieszymy. Znana fanom mangi Katlet, czyli Michalina Daszuta, również przyjedzie spotkać się ze swoimi fanami. Kto jeszcze? Kajetan Kusina i Michał Brzykowski. To są autorzy przygód niesłychanych, przygód Iwana Kotowicza. Jeszcze spotkanie z Jakubem Kiucem, autorem serii Jan Hardy, no i na koniec Barbara Okrasa i Jerzy Łanuszewski, to są twórcy takiego zina Warchlaki. Także no faktycznie, a to są same tylko spotkania z twórcami, do tego jeszcze dwa panele z wykładami, także jest, będzie się działo, co ja mówię, dwa, trzy nawet.
będzie się działo. Jestem tak. pod wrażeniem, że potrafiłeś z pamięci wymienić tych wszystkich osób. Oczywiście, że nie wymieniłem z pamięci. Tak, poza stronę internetową przy okazji zachęcam do tego, żeby poszukać, wpisywać. Jeżeli zaglądaliście na tą stronę w zeszłym roku, to trzeba po prostu kaszę wyczyścić, bo może się wyświetlać zeszłoroczne, ale już jest aktualny program. Całości opublikowane, z których jesteśmy bardzo dumni. Rozumiem, że na Facebooku można was znaleźć na fanpage Comics Wars, tak jest? Dokładnie. I taką samą nazwę ma nazwa wydarzenia. Jest też strona. Zachęcam do polubienia też strony internetowej Czytelnia Nowa. I tam te wszystkie informacje się zapleszczają, zazębiają ze sobą i są. No to nic, to pozostaje nam nic innego, jak zapraszać wszystkich ludzi z Poznania, z okolic Poznania, nawet w zasadzie jeszcze spoza Poznania. Spoza Poznania dużo osób przyjeżdża na te imprezy. No mam nadzieję. Olku, możesz potwierdzić? Tak. No oczywiście mam nadzieję, że będzie tak i tym razem. Tym bardziej, że atrakcji jest dużo, bo jak zwykle prelekcje, czy tam Star Warsowe, czy superbohaterskie z kultowymi postaciami i youtuberami również są do dyspozycji waszej, czyli tych ludzi, którzy nas odwiedzą, ale będzie też na przykład z takich ciekawostek wystawa Piotra Mintury, będą cały czas taka wystawa mini modelów Star Wars, ciekawostka, bo facet wszystko sam to robi i będzie tam specjalnie od 2 dni wcześniej ustawiał, także specjalnie na to wydarzenie przywiezi wszystko, o czym dysponuje, a jeszcze coś tam robi nowego. Co jeszcze? Wiem, że na pewno będą komiksowe walki, to jest bardzo taka wyjątkowa rzecz, którą można zobaczyć u nas, czyli cosplayerzy walczą ze sobą z różnych uniwersów. Proszę się nie bać, tam nic nie ginie. Jest raczej tak zainscenizowane i można się do tych walk będzie przyłączyć, ponieważ Teatr Polski też się u nas wystawi i będzie rozdawał stroje takie z różnych epok, więc w ogóle będzie kolorowo. No i też chcą zrobić taki challenge, który będzie polegał na jakimś tam zatrzymaniu czasu i w ogóle i bycie manekinem. Także warto to będzie zobaczyć. Jeszcze dopinamy w tej chwili ostatnie szczegóły. Mini Game Room, jak to bywa zawsze w jakimś takim komiksowym charakterze, również udostępnimy. Także przychodźcie, zabierajcie znajomych, całe rodziny. Właśnie, zawsze coś tam się ciekawego znajdzie. Właśnie miałem zapytać, bo rozumiem, że bo nie zawsze wszyscy o tym wiedzą, a warto to podkreślić. To jest impreza, na którą ze spokojem można przyjść ze swoim dzieckiem. Dokładnie tak. Jest specjalna strefa, są wolontariusze, zawsze serdecznie dziękuję, którzy ogarniają dzieciaki. Czyli starszy człowiek, znaczy rodzic może iść na wykład, zostawić na przykład, jeżeli to dotyczy na przykład pana, to zostawić małżonkę, która pogra z dzieciakiem sobie razem w gry, albo w drugą stronę, bo też bywa tak, że te dziewczyny są bardzo zainteresowane komiksem, a nie mężowie. Bywa rzadziej, ale bywa. No i fajne jest to, że to jest wszystko darmowe i w sobotę, i w Centrum Poznania, także... Kurczę, nic z tego korzystać, zapraszam. Od której do której godziny impreza trwa? Impreza jest od 10 do 17 i w tych godzinach zawsze coś się dzieje. Zachęcam jeszcze raz do tego, żeby sobie spojrzeć na stronę. Wiadomo, najwięcej atrakcji jest od samego rana, od otwarcia, więc im bliżej południa, tym lepiej będzie po prostu. A jakiej frekwencji się spodziewasz? Ja tak zadam to pytanie, nawiązując do innego słynnego pytania. Więcej niż jeden uczestnik, to? No cóż, jakiej frekwencji? Zobaczymy. To jest tak, że ilość wolontariuszy, osób, które, cosplayerów, którzy się tam muszą wcześniej zgłosić i tych osób, które organizują, już sprawia, że biblioteka jest już wypełniona ludźmi, natomiast jeśli każdy tam przyjdzie, no to w ogóle się robi fantastyczna impreza. No i to, myślę, wy potwierdzicie, bo tam często bywacie, chłopaki, no to jest tam jakiś unikalny klimat, może to miejsce tego budynku to tworzy, no ale warto tam być i to zobaczyć, bo ten feeling jest taki zupełnie niesamowity. No nie wiem, co wy o tym sądzicie. No cóż, każda impreza faktycznie, na przykład Pyrkon na tych targach, to jest zupełnie inny klimat, a biblioteczne konwenty, no to jest też jeszcze inny klimat, jeszcze jak się chodzi dumnie po tym gmachu biblioteki uniwersyteckiej. Tak, znaczy ja się w bibliotece czuję trochę jak w domu. Ale w sensie taką domową atmosferę, to miałem na myśli. A myślałem, że taka ilość komiksów i książek, co w domu. O nie, no to
Ja nie mam w domu 10 tysięcy. Chciałbym mieć, ale nie mam. Ale to by mnie chyba wszyscy wydziedziczyli, jakbym miał 10 tysięcy komiksów w domu. Czemu? No, bo gdzie by było miejsce na inne rzeczy? Aha. Aha, po co w ogóle inne rzeczy, tak? No, meble z komiksów jakoś by dało radę. Pewnie. No cóż, to chyba nam pozostaje tyle nic, jak powiedzieć, że wszystkich serdecznie zapraszamy. Olku, czy coś jeszcze chcesz dodać naszym słuchaczom? Nie, no wszystko zostało już powiedziane. Widzimy się 3 grudnia, w przyszłą sobotę. Biblioteka Uniwersytecka i przyjdźcie, bo naprawdę warto. Świetnie, zatem dziękujemy Ci, Aleksandrze. Rozmawiał z nami Aleksander Gniot z Biblioteki Uniwersyteckiej. Wszystkich serdecznie zapraszamy do biblioteki na Comics Wars 3 grudnia. Adam.